Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie i opowieść o niezwykłej postaci. Facet urodził się w Brzezinach, całe swoje późniejsze życie zawodowe poświęcił Łodzi i pracy społecznej tutaj na miejscu, ale w międzyczasie wylądował na Śląsku, walcząc w powstaniach śląskich. Potem trafił do Warszawy, został pierwszym szefem Żegoty. Co to jest, o kim mowa? Za chwilkę zaczniemy. Zapraszam. Postacią tą, o której dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, jest Julian Grobelny. To jedna z tych 12 postaci, które w ciągu tego roku poświęconego stuleciu niepodległości Polski są przypominane między innymi przez osoby, które zajmują się taką edukacją patriotyczną w naszym mieście. I z przyjemnością do postaci Juliana Grobelnego wracam, bo to absolutnie niesamowita postać. Urodził się w Brzezinach, a więc całkiem niedaleko Łodzi. Potem w roku 1915 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, był bardzo zaangażowanym członkiem PPS-u w tamtym czasie i przyjechał do Łodzi. W międzyczasie działał jako organizator różnych historii, pracował z robotnikami, starał się wspierać osoby biedne, ale został też bojownikiem PPS-u, takim twardzielem, razem z Józefem Piłsudskim i wieloma innymi PPS-iakami organizował po prostu organizację bojową tej partii, organizacji, która potem przekształciła się w Polską Organizację Wojskową, zalążek po prostu Wojska Polskiego. W międzyczasie wylądował na Śląsku w ramach różnych akcji związanych z PPS-em, brał udział w II i III Powstaniu Śląskim, walcząc o przyłączenie Śląska do macierzy, do Polski. No i wreszcie potem w latach 20. trafił do Łodzi już na stałe, bo tutaj został urzędnikiem magistratu łódzkiego, pracował jako taki kierownik oddziału socjalnego, a więc zajmował się po prostu zwyczajnie pomocą społeczną dla osób najbiedniejszych w naszym mieście. W roku 1930 zrezygnował z tej pracy, ożenił się z bardzo interesującą też osobą, która miała na imię Helena, więc Helena Grobelny, która wspólnie z mężem prowadzili się taki po prostu mająteczek, jakiś pracowali na roli, ale kiedy wybuchła wojna, wyjechali do Warszawy i tam, będąc bardzo mocno zaprzyjaźnionymi osobami z żydowskimi socjalistami z organizacji Bund, natychmiast przystąpili do, po pierwsze, działalności podziemnej, antyniemieckiej, antyhitlerowskiej i wspierania Żydów w tym strasznym czasie, kiedy powstawało getto, kiedy rozpoczynały się mordy, no i potem Holokaust, powstanie w getcie. To wszystko jest bardzo ważnym elementem, które prowadzi krok za krokiem Juliana Grobelnego do takiej organizacji, która nazywała się Żegota. Żegota, czyli organizacja, która zajmowała się systematycznym, systemowym pomaganiem Żydom. Od zdobywania dokumentów, od zdobywania żywności, broni. Sam osobiście jako bojownik PPS-u, żołnierz, uczył na przykład Michała Kleipfisza z Bundu w getcie, jak budować bomby trotylowe przeciwko Niemcom, potem to było wykorzystywane. Przemycał broń do getta. Sami z żoną ukrywali mnóstwo osób pochodzenia żydowskiego, dzięki temu stając się osobami, które potem odznaczono medalem Yad Vashem, czyli Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie niesamowita postać. Ważne jest też to, że jako pierwszy przewodniczący Żegoty domagał się i bardzo mocno przyczynił się do powstania takiego okólnika delegatury rządu na kraj, więc polskiego rządu tego podziemnego, który skazywał na śmierć szmalcowników, tych, którzy wydawali Żydów, którzy ograbiali ich, którzy wykorzystywali sytuację, jaka była w tamtym czasie, i obywateli polskich, żydowskiego pochodzenia. W ten sposób to jakoś tam pośrednio starał się chronić. To jest bardzo ważny element w tym wszystkim, a więc bojownik, społecznik, żołnierz, patriota i jednocześnie człowiek, który był nieprawdopodobnie odważną osobą, bo tych osób pochodzenia żydowskiego ukrywali z żoną chyba tam kilkanaście, więc to jest naprawdę, pamiętajcie, że w tamtym czasie za ukrywanie Żydów groziła po prostu śmierć całej rodziny, rozstrzeliwano wszystkich, łącznie z dziećmi, bezwzględnie w ten sposób Niemcy postępowali w całej Polsce. To jest bardzo ważna też postać, dlatego że o Żegocie dosyć dużo mówimy, a mam wrażenie, że w tych różnych historiach Grobelny został troszeczkę zapomniany. Też bardzo ważnym elementem jest chociażby to, że słynna Irena Sendlerowa,
bardzo dobrze, ciepło, wręcz z zachwytem, pietyzmem o nich się wypowiadała, jako osobie bardzo takiej mocnej, przy której czuło się bezpiecznie. I zresztą Julian Grobelny przyczynił się do wyciągnięcia Ireny Sendlerowej z łap Gestapo, kiedy ta chowo wpadła i została aresztowana. Także warto pamiętać o tej postaci, warto pamiętać o tak młódzkim urzędniku, który był absolutnie niesamowitą postacią pod wieloma względami. I przy okazji warto pamiętać, że wystarczy przespacerować się w Łodzi do Parku Ocalałych. Tam jest taki specjalny postument, pomnik poświęcony Żegocie, ale obok Czesław Bielecki, architekt, zaprojektował takiego startującego orła, który startuje z postumentu, na którym jest napisane, że kto ocala jedno życie, ten ocala cały świat. Słynny cytat biblijny. A obok znajdują się takie ściany, na których znajdziecie tabliczki z nazwiskami polskich rodzin, Polaków, którzy ratowali Żydów. Tam znajdziecie też tabliczkę poświęconą właśnie Państwu Grobelnym. Zapraszam bardzo gorąco. A ciekawostką jest to, że te ściany układają się z góry wielką gwiazdę Dawida, z której startuje polski orzeł. I w ten sposób oddany jest hołd tym wszystkim, którzy polskich obywateli narodowości żydowskiej ratowali w czasie wojny, jakby dostawiając na szali swoje życie. Zapraszam zatem na spacer do Parku Ocalałych, zapraszam do wspomnień o Julianie Grobelnej, no i poczytajcie o Żegocie, o tych niezwykłych bohaterach, którzy ratowali osoby takie właśnie jak Michał Klejpfisz, o którym wspominałem wcześniej, Żydów, dzieci, ukrywając ich czasami w sposób absolutnie niezwykły i będąc bohaterami tamtych czasów, do których warto wracać, tak jak warto wracać do Juliana Grobelnego. Zapraszam.